budową tej szopy. Z przebudową. Wjeżdżam do niej przyczepą, żeby było łatwiej blachę wrzucić. O kurde. Działałem od samego rana, bo kurde, trzeba było tu wszystko uprzątnąć. Zobaczcie, nie ma drewna. Trochę nawet zagrabiłem i w miarę to wygląda. Ale muszę się śpieszyć, żeby ten dach dzisiaj założyć. A jeszcze trochę maznąłem go z góry impregnatem. A będzie przyczepa, to się poprawi. Niech będzie i tak. Wyjdziemy, to wam pokażę, jak to wygląda. Z góry tylko zaimpregnowałem, jeszcze jak widzicie, nawet z mijakami. Ale dobre i tyle, zawsze będzie trochę, kurde, dłużej wytrzyma. No bo tu jest jeszcze ten ból, że nie zakładam żadnej folii, membrany, więc to się będzie wszystko skraplać pod tą blachą. To jak będzie trochę zaimpregnowane, to może dłużej wytrzyma. Ale kluczyka nie wyjąłeś, o kurde. Dzięki, że zauważyliście. Bo tak wygląda ten impregnat. To jeszcze wymarzę to, co mi zostało. Najważniejsza góra, bo już jak będzie leżała blacha, to tutaj nie będzie podejścia, a te wszystkie krokwy po tej stronie to zawsze będzie można poprawić. Nawet jak będzie blacha. No i tak to można malować z przyczepy. Ale najwięcej roboty, to powiem wam, było z włożeniem drzewa do kotłowni. To mnie najbardziej, kurde, zajęło. Ale Jarek, masz przynajmniej drzewa na całą zimę. Tak, tak się tylko mówi. Kurde, pójdzie za 2 tygodnie, nie będzie co palić. Ale z tą przyczepą to był dobry pomysł. No i dobra, starczy. Jak mają robaki, to zjeść, to i tak zjedzą. Bierzemy się za blachę, tylko z której strony zacząć? Może z tamtej, bo z tamtej musi być ładnie. Bo jak zacznę z tej iść, to tam może wyjdzie krzywo. To lepiej zacząć z tamtej strony. I tu wtedy jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jest sporo zakład, może się to zmieści w tej tolerancji. Tylko znowu z drugiej strony jest jakaś kolejność zakładania. Że ten wiatr nie podrywa tak łatwo tej blachy. No najlepiej jakby był ktoś do pomocy, ale... Może jakoś się to chyci. Chyba dobrze. Założymy obojętnie jak. Przecież to jest szopa, a nie dom. O kurde. Się tak zdaje, ale samemu to jest trochę długa ta blacha, żeby ją tak zakładać w pojedynkę. No jak, tam trochę wystaje i tu musi trochę wystawać i chyba będzie dobrze. Idę po miarkę. Wiecie, nie chcę rozkładać całej blachy na dachu, tylko chcę sobie już przykręcać, przynajmniej przyłapywać trochę od tej jednej. I zmierzyłem, czy są mniej więcej równe odległości tam i tutaj. Żeby to równo kłaść. I wydaje mi się, że nie jest tak źle. Więc zaryzykuję, przyłapię tu trochę wkrętów.
ale nie będę aż tak ryzykował. Położę sobie tą drugą i wtedy wymierzę lepiej, czy to dobrze idzie. Łatwiej mi będzie teraz mierzyć, bo mam mniejszą odległość. 330 i tyle samo muszę mieć tam na końcu. Udało się, zgadza się wszystko. Można jeszcze tu zobaczyć, ile jest. 23 i mniej więcej powinno być też tu 23. Nie, tu jest więcej. A dlaczego tu jest więcej? Nie, to tu coś, nie ma co na to patrzeć chyba. Jedziemy dalej. Sam dzisiaj zrobić. Kurde, żeby ktoś przyszedł do pomocy, to by było fajnie, aby ktoś podjechał. A tu wam jeszcze nie powiedziałem, że zrobiłem trochę nie tak jak trzeba, bo tak się nie robi. Łaty łączy się, jak brakuje na długości, na krokwi. A ja wziąłem do czoła jedną obok drugiej i tak to trochę nieładnie może wygląda, ale to nikt się nie będzie od dołu temu przyglądał. Wiecie, jak zrobiłem mijankę, jedna łata obok drugiej. Bo tak to wiecie, trzeba z piłą przyjść na dach, uciąć to na wymiar. Musi się zgodzić, a tak to jest cyk, cyk, tam parę łat w te czy w te nie zaszkodzi. Kurde, chyba ktoś przyjechał. Kurde, ktoś tu idzie. Kurde, o ja nie mogę, zobaczcie kto przyszedł. Dzień dobry. Witaj Bartek, kurde, ale się dobrze składa, że przyjechałeś. No właśnie widzę. No. Nowa szopa, znaczy no dach nowy. No właśnie będę teraz przykręcał kołki, a nie bardzo wiem, gdzie są kurde łaty, gdzie się kończą. To Bartek, pomożesz, nie? No dlaczego bym ci miał nie pomóc? No i widzicie, to jest życie, kurde. Wkrętarka mi została, kurde, na dachu. Oj, jakiś chwytak by się przydał. Pozdrowienia dla chwytaka. Ja już się tu może przycisnę jakoś. Siedzi, nie? Siedzi, siedzi. 135. O kurde. Zaklinowałem się. Centymetr różnicy, to tyle może być spokojnie. Bartek, jakbyś mógł, to idź tam za 30, zobacz, czy to w miarę równo jest. Bo ja pomierzyłem, się zgadza, ale najlepiej to rzucić okiem. Dobrze jest? No w miarę równo. No dobra. To jakby coś, to sugerowałem się twoimi pomiarami na oko. Widzisz? Z drugiej strony kibla jest. A proszę cię. Dzięki. A sobie wziąłbyś coś lekkiego, żeby ci było lekko trzymać. Nie łatę, tylko patyka jakiegoś. A ja wchodzę na dach i będziemy trochę przyłapywać. O, tam właśnie, Bartek, pokażesz mi, gdzie mam kręcić. Gdzie jest łata tak jakby, o. Tu widzę, że jest jakaś, ale tu jeszcze chyba jest, nie? O, ustaw ją tak jakby mniej więcej. Dobra, a ja mam tutaj. Czy jest w miarę pod nią? Bartek, bo ja chcę kręcić, pokażę ci jak. Chcę kręcić w górę od niej. No dobrze. To cofnę sobie centymetr, dobra? No. Będzie dobrze? Tak. Jeszcze zniżyć. No dobra, teraz jest dobrze. Żeby mi wiertarka podeszła. Złapało. Co jest? Dziadostwo. No jak, Bartek, dobrze jest? Dobrze jest. To co ja
Jarku, po skończonej robocie dasz mi się przejechać osiokiem? No pomyślimy, dzisiaj to już nie zdążymy, ale może jutro wpadniesz, czy pojutrze, to się go odpali. Wiesz, jak jest odpalanie osioka? Na korbę. No. O, tak powinno się robić fachowo. Po lince, po sznurku. Tylko, że to wymaga czasu. Ale przynajmniej tak się wceluje. Nie ma strat w blasze. Zawsze się utrafi. Dobra, Bartek, idziemy po blachę. Pokażę wam, co robimy. Zaznaczam sobie, bo mi się zaraz bateria rozładuje. W tym, nie w kamerze, we wkrętarce. Na jutro sobie zaznaczam, gdzie tutaj mam kręcić. W które miejsca. Sobie markerem zaznaczam. Sznurek jest rozłożony, tak Bartek? No tak. I tak działamy. Bo nie zdąży się bateria naładować, a mam tylko jedną we wkrętarce. Dajmy, Bartek, troszkę niżej teraz jeszcze. Masz? No poczekaj, nie ciągnij tak bardzo. Masz? Okej. No i teraz sobie, aby tak zaznaczamy. O, cyk. Cyk, cyk, cyk. Jest okej? No. Mniej więcej się wszystko zgadza. Ale dla pewności lepiej zrobić to dobrze. A już jutro sobie łatą sam to zrobię. Mamy? Jest okej, bo mi się tu trochę nie zgadza z tym, co już powierciłem. No tak. Tak jest jak teraz. Dobra. No tak. Jest parę centymetrów tolerancji. Poczekaj chwilę. Żeby się nie pomylić z tymi mijankami, co tu są. A widzicie, tu trochę źle zrobiłem. Dlatego mi się nie zgadzało. Wysiadł akumulatorek we wkrętarce, ale mamy wiertarkę. Wpadłem na pomysł, że sobie pozaznaczam, o tutaj, takimi kółkami, gdzie są łaty. Bo się ciemno robi, a chcę to dzisiaj zrobić. Tu była pomyłka. Tu trzeba kręcić. Tu była pomyłka. Tutaj jest tu. Tym sposobem mogę sobie przyspieszyć pracę. Dzisiaj nie muszę wszystkich przecież kołków powkręcać. A jutro będę wiedział, gdzie to było. Nie, Bartek? No tak. Nie ma jednak jak pomóc kolegi samemu, to kurde masakra. Teraz jak widzicie, mam zaznaczone, gdzie kręcić. Ale idealnie, zobaczcie, jak wyszło. Teraz aby jedna płyta i nic nie trzeba będzie docinać, skracać, nakładać jedna na drugą. Co to znaczy, jak jest dobrze wymierzone? A raczej co to znaczy, jak się fartnie? I to jest robota. I tak dobrze celuje, na chybił trafił. I ostatni arkusz i koniec, kurde, tej roboty. Co on ma? Już nie ma folii na nim? Czy już zdjęliśmy te folie? Wyżej! Jeszcze wyżej musisz. Jeszcze wyżej! Jeszcze! Nie wszedłeś! Wszedłem! Jeszcze wyżej musisz.
Teraz nadejdzie chwila prawdy. Zgodzi się albo się nie zgodzi. Nałoży się, nie będzie nic kapać. No teraz będzie dobrze. Niby chyta. Dobrze jest. A jak jest z tym? Aha, dobra, widzę. Znaczy czuję. A ogólnie dach jest równy według ciebie? No równy. Nie ma wyjścia, trzeba będzie sobie lampką nawet pomóc. Ale trzeba trochę przykręcić, bo jakby w nocy wiatr zawiał, to wiecie jakby było, by było nieciekawie. No i to jest szopa, kurde, elegancko to wszystko wyszło. Zobaczcie, nawet wcale nie jest taka niska. Przyczepę jak się tutaj trochę zrobi na koła te wgłębienia, to i przyczepa tu wejdzie pod tą tregrę. Elegancko. O, tu zobaczcie, co się stało, kurde. Dobrze jest. Dobra, wchodzę jeszcze po wierce i kończymy. Kończymy, nie? No, powoli. Chyba się zbiera. No nic, powiem wam, kończymy, kurde, bo w nocy to tylko można spaść z dachu i się połamać. Przychycone jest, nie powinno odlecieć, kurde. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Na razie, cześć!